Wybory samorządowe najprawdopodobniej odbędą się wiosną 2024 roku. W czwartek Sejm przegłosował ustawę w sprawie zmiany terminu wyborów. Teraz zajmie się nią Senat. Samorządowcy z województwa śląskiego mają podzielone zdania na ten temat. Wśród zwolenników przełożenia wyborów jest prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Choćby z tego powodu, że wybory parlamentarne to wybory bardzo polityczne i samorządowcy, którzy nie są związani z partiami politycznymi, są na straconej pozycji już na samym początku, ponieważ można również współfinansować wybory parlamentarne z samorządowymi nieoficjalnie, chociażby poprzez promocję billboardową, gazetową czy medialną w inny sposób organizowaną. I takie przesunięcie terminów wyborów i rozdzielenie ich, moim zdaniem, jako samorządowca niezwiązanego z żadną partią polityczną, to bardzo dobry pomysł. Na drugim biegunie jest natomiast prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Wszystkie wybory powinny odbywać się w ustalonych terminach, bo to jest taki podstawowy element demokracji, to oddanie tego głosu i każda takie działanie, co chyba zresztą w przypadku Prawa i Sprawiedliwości w żaden sposób nas nie zaskakuje, jest łamaniem tych zasad demokracji, a zarazem też oszustwem wobec naszych mieszkańców. Po środku stoi natomiast prezydent Katowic Marcin Krupa. Zgadza się z tym, że nałożenie się wyborów parlamentarnych z samorządowymi może doprowadzić do chaosu, ale widzi też wady przesunięcia terminu tych drugich. To jest też trochę taki powrót do tego, co mieliśmy na początku, czyli po roku 89. Wybory zawsze były na wiosnę, te samorządowe, i dopiero później po zmianie ustawy, bodajże w 98 roku, zmieniono na jesienny termin. Więc jest to trochę powrót do przeszłości, ale patrząc z punktu widzenia tego, jak wygląda dzisiaj jakby stan samorządów i stan gospodarki, no każde takie wydłużanie nie jest zbyt dobre z punktu widzenia wyborczego. Według ustawy prezydentów, burmistrzów czy radnych mielibyśmy wybierać 7 albo 14 kwietnia 2024 roku, czyli ponad pół roku później niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów. Policja zatrzymała 43-letniego Rafała O., który jest podejrzany o zamordowanie dwóch kobiet, 48-letniej córki i 70-letniej matki. Mężczyzna przyznał się do winy. Do zbrodni doszło w nocy z 7 na 8 sierpnia w Gruszewni koło Częstochowy. Zwłoki kobiet 9 sierpnia znalazł członek rodziny, który zadzwonił na policję. W toku śledztwa prokurator przedstawił 42-letniemu Rafałowi O. zarzuty dokonania zabójstwa dwóch kobiet, których się dopuścił w nocy z 7 na 8 sierpnia na skutek zadania pokrzywdzonym licznych ciosów nożem. Przy czym zabójstwo 48-letniej kobiety było połączone ze zgwałceniem. Przesłuchany przez prokuratora Rafał O. przyznał się do popełnienia tych zbrodni. W złożonych wyjaśnieniach nie odnosi się jednak do motywów swojego zachowania, zasłaniając się niepamięcią spowodowaną stanem nietrzeźwości. Po zamordowaniu kobiet Rafał O. wyjechał do pracy do Niemiec. Został zatrzymany po powrocie. Mężczyzna był sąsiadem ofiar. Po ponad roku od wypadku prokuratura rejonowa w Rybniku przesłała do sądu akt oskarżenia w sprawie wypadku, do którego doszło na ulicy Narutowicza na granicy Rybnika i Radlina. Kierowca betoniarki zahaczył o wiszące nad jezdnią kable, co spowodowało przewrócenie się drewnianych słupów telefonicznych. Te spadły na przechodzącą chodnikiem młodą kobietę. W wyniku wypadku trzeba było jej amputować jedną nogę. Z opinii biegłego wynika, że za wypadek odpowiadają dwaj pracownicy zewnętrznej firmy, którzy podczas kontroli źle ocenili stan techniczne sieci. Osoby, które prowadziły tą kontrolę, która rzekomo miała nie wykazać żadnych nieprawidłowości, a tak jak już wspomniałam, i mieszkańcy tej ulicy, i fakt ujawnienia, iż zdarzały się przypadki wcześniej, iż faktycznie tam jeździły samochody takie dość wysokie, które zahaczały te przewody, no te ustalenia pozwoliły na to, że i ta kontrola nie została przeprowadzona w sposób należyty, dlatego też prokurator zdecydował się na przedstawienie zarzutów tym dwóm specjalistom, którzy przeprowadzili tą kontrolę stanu technicznego tych linii napowietrznych. Mężczyznom, 56-letniemu mieszkańcowi województwa kujawsko-pomorskiego i 57-letniemu mieszkańcowi Małopolski, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 7 katowickich uczelni publicznych zainaugurowało oficjalnie rok akademicki 2022-2023. To pierwsza taka sytuacja w historii. Ceremonia wspólnej inauguracji odbyła się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dzisiejsza
Wspólna inauguracja jest przykładem tego, jak społeczność akademicka wykorzystuje ten niezbadany do końca w przyrodzie fenomen synergii. Podczas inauguracji zaprezentowano również logo Europejskiego Miasta Nauki 2024, które przygotowali projektanci z Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. To logo w oczywisty sposób, te 7 elementów, które Państwo widzicie, odnoszą się do tego trzonu konsorcjum, jakim jest 7 uczelni, którego tworzą, ale tworzą relacje między nimi i układ ich zagęszczenie, tworzą formę nową. Ona oczywiście może kojarzyć się z formą przemysłową i takie skojarzenie jest jak najbardziej zasadne, celowe, ponieważ często mówiąc o tym, co tutaj się dzieje i w co jesteśmy zaangażowani, mówimy o tym jako nowym przemyśle nauki. W tym roku uczelnie z całego regionu mają przed sobą spore wyzwania, nie tylko naukowe, ale także te związane z sytuacją gospodarczą w kraju. Te koszty na pewno uczelnie dotkną. Przyglądamy się temu od dłuższego już czasu, kiedy ceny energii poszybowały. Dokonaliśmy oceny i bilansu. Nie zmienimy sposobu kształcenia w tym roku. Czyli tak jak słyszymy z różnych miejsc, że niektóre uczelnie czy niektóre podmioty rozważają tryb zdalny, my z uporem chcemy trwać przy kształceniu kontaktowym. To jest zbyt ważna zdobycz odzyskana po czasie epidemii, żeby z tego pochopnie rezygnować. Zwieńczeniem uroczystości był koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Mieszkańcy Katowic zdecydowali, na co najlepiej będzie wydać 14 milionów złotych z budżetu obywatelskiego. Łącznie do realizacji trafi 148 projektów. Spośród zadań ogólnomiejskich najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na budowę nowego pawilonu dla kotów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Całkowity koszt projektu to 2 200 000 zł. Będzie tam możliwość rozmieszczenia kociaków w godnych warunkach, w po prostu takich mini pokoikach. Będzie możliwość oddzielenia przede wszystkim kotów zdrowych od chorych, bo to będzie pawilon dla kotów zdrowych. Teraz niestety te koty zdrowe są tutaj pomieszane na naszej izolatce razem z chorymi. Będzie możliwość wypuszczenia maluchów w jakieś takie większe pomieszczenia, nie będą musiały siedzieć w takich klatkach jak tutaj. Schronisko na nowy pawilon czeka bardzo długo, a sam projekt zgłaszany był do budżetu już 3 razy. W związku z tym, że pawilon pochłonie większość pieniędzy na zadania ogólnomiejskie, do realizacji trafi jeszcze tylko jeden projekt z tej puli. Pump track, czyli tor do jazdy na rowerze, rolkach i hulajnodze. Co prawda podobny w Katowicach powstał już kilka lat temu na osiedlu Witosa, jednak zdaniem wnioskodawcy jest źle skomunikowany z pozostałymi dzielnicami. Ruda Śląska ma już 5 takich obiektów, więc trochę tutaj tego brakowało, zwłaszcza w Dolinie Trzech Stawów, która jest tłumnie oblegana przez mieszkańców całego miasta, na rolkach, na hulajnogach. A tymczasem mieliśmy tutaj tylko skatepark PTG, na którym się obecnie znajdujemy, który chociaż jest obiektem niewątpliwie kultowym, to jednak bardziej wyspecjalizowanym i skierowanym do węższej grupy odbiorców. Pump track to zadanie, na realizację którego Katowice przeznaczą 798 tysięcy. Spośród zadań lokalnych mieszkańcy najchętniej głosowali na projekty związane z zazielenieniem przestrzeni miejskiej czy remontami chodników. Dużą część puli na zadania lokalne, jak co roku, zgarną szkoły, przedszkola i inne jednostki miejskie. Co ważne w budżecie obywatelskim, te środki niewykorzystane nie przepadają, a zostaną przeniesione do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Z tych środków niewykorzystanych również generowana jest nagroda za frekwencję dla tych dzielnic, w których była najwyższa frekwencja w głosowaniu. To było ponad 20% na przykład w Dąbrówce Małej i ta dzielnica zyska dodatkowo ponad 20 tysięcy złotych w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W tegorocznym głosowaniu udział wzięło niespełna 15% mieszkańców, a większość stanowiły kobiety. Mieszkańcy Sosnowca też będą mieli swoją kartę. Prawdopodobnie już w połowie października oficjalnie ruszy program Sosnowieckiej Karty Miejskiej, która będzie uprawniała do korzystania ze zniżką z miejskich obiektów sportowych czy kulturalnych. Dokładną ofertę miasto przedstawi wkrótce, jednak już dziś zachęca do korzystania z karty. Jednocześnie też zachęcamy już, jesteśmy już po wstępnych rozmowach z przedsiębiorcami, z firmami, które też w ramach tej karty miejskiej będą udostępniały swoje rzeczy, swoje zniżki i to też ta oferta na bieżąco będzie się potem pojawiała już na stronie internetowej.
Wciąż jeszcze nie do końca wiadomo, które obiekty będą włączone w program Sosnowieckiej Karty Miejskiej, ponieważ nadal trwają rozmowy w tej sprawie. Jak jednak udało nam się dowiedzieć, na pewno będą to te zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a z instytucji kulturalnych Teatr Zagłębia. Zniżka będzie obowiązywała na wszystkie spektakle Teatru Zagłębia, także wraz z tą kartą można przyjść i zakupić bilet na dowolny spektakl i będzie na niego obowiązywała zniżka. Oprócz tego planujemy jeszcze jedno duże wydarzenie na otwarcie tej karty, w momencie kiedy zostanie cała akcja kart miejskich zainicjowana, i to będzie jeden spektakl za darmo, to znaczy będzie można sobie wybrać jeden ze spektakli Teatru Zagłębia. Wniosek o złożenie karty będzie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub przez specjalną stronę internetową. Ta już powstała, a wkrótce pojawią się na niej kolejne informacje. Warunkiem posiadania karty jest zameldowanie w Sosnowcu lub rozliczanie podatku PIT w tamtejszym urzędzie. Mieszkańcy jeszcze nie wiedzą, że taki program wkrótce ruszy. Dla dzieci, tak? No tym bardziej, że mam trzech chłopaków. Jeden ćwiczy piłkę, drugi chciałby siłownie, takie rzeczy. Typowo chodzi na basen, tak? Zimą jest ciężko z basenem, no bo wiadomo, jest droższe są bilety i tak dalej. No ale to wszystko dla dzieciaków, żeby było, nie? No zależy, jakie to by były oferty, ale no raczej kina, no. To najbardziej z kina, no. Właśnie do kina, do teatru. Dokładny termin uruchomienia programu zostanie podany niebawem, jednak wstępna data to 10 października.